Cześć, mamy... No, papiery mi latają. Mamy 4 lipca. Godzina 12:58. Gołąbki zapakowane na pierwszy w tym tygodniu trening. Będzie piąty z kolei. Zostały 4 najmłodsze i Mosiek z Luelli. Reszta zapakowana. Stan na obecną chwilę jest 32 gołębie. Stan się utrzymuje od 2 tygodni. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie tak samo. Gołębie ze względu na to, że były szczepione w sobotę, nie zwiększam kilometrażu. Jednak szczepienie swoje zrobiło. Musiało zrobić wrażenie na gołębiach, więc kilometr zostaje ten sam. Około 15, może 20 km, ale to jest maksymalnie. Także gołębnik, jeżeli chodzi o młode, jest pusty. W gołębniku rozpłodowym bez zmian. Samiczki czekają na swoją kolej. Jeżeli chodzi o rozpłód, samce tak samo. Niedługo będę dopuszczał, dwie parki sobie dopuszczę. Późne młode sobie wychowam. A teraz zasuwam z gołąbkami na te, tak jak mówię, 15-20 km. Po drodze jeszcze zdecyduję. Dzisiaj wieterek jest południowy, dosyć mocny. Michał wypuścił dzisiaj gołębie na trening przy tym wietrze. No i tam mu się schodziły pojedynczo. Zeszły się, ale pojedynczo. Nie szły w grupie. Ja chyba nie będę wyporował, tak jak mówię, ze względu i na szczepionkę, i na to, że to jeszcze nie chciałbym za dużo stracić na samym początku. Więc będę je troszeczkę bardziej oszczędzał. Tym bardziej, że szczepienie, no, to jest podstawa tej mojej decyzji. Więc zasuwamy. Biorę się zapakowanie, jedziemy dalej, nagram coś już na miejscu. Gołąbki spakowane. Dużo spokojniej się zachowują niż za tymi pierwszymi razami. O, właśnie ruszyły do ataku. No musiały coś popierniczyć, tym co mówię. No ale nie, ogólnie rzecz biorąc naprawdę są dużo spokojniejsze, także jedziemy. No tak, mijam właśnie miejscowość Blyton. Mam zrobione 10 mil, jest 651 końcówka teraz. A gdzie jest tablica końcowa miejscowości? No nie wiem, cholera. Chciałem, żeby nagrała się miejscowość, no ale nie wyszło. Ale zaraz pewnie jakieś znaki będą. Powoli będę szukał jakiegoś miejsca już do zatrzymania. Także około 16 km, 10 mil, może troszeczkę więcej. Zaraz zobaczymy jakiś zjazd. Tu może jeszcze dalej trochę. Nie, tu jeszcze nie. Także dzisiaj będą miały troszeczkę mniej. O, tam widzę jakiś zjazd. Także tam się zatrzymam. Na tą boczną dróżkę zjadę. Parking? Nie. Nie. Z parkingu nie będę puszczał. A tu zjedziemy. To jest nas East Stockwit. Coś takiego. Tu mamy parking z jedzonkiem. O, to może z tego parkingu jednak. Nie będzie źle chyba. Jeżeli nie będzie wysokich krzaków, to tu je puszczę. Żeby mi pod samochód od razu nie wleciały. Ale powinno być dobrze. O, tu w cieniu akurat będzie super. Także mam zrobione... zaraz pokażę. mil, czyli 10 mil zrobiłem, 16 km. Wystarczy im na dzisiaj. Poniedziałkowy trening, może w środowy zrobimy troszeczkę dalej. Także zaraz nagram z wypuszczenia. Tak, mamy godzinę.
13:29, poczekam dosłownie do 13:30 dokładnie. Jest 4 lipiec 2016, piąty trening Gołębi Młodych, dystans 13 km. Troszeczkę mniej niż w poprzednim razie. Już wiedzą, o co chodzi. Wiedzą, o co chodzi. Już się szykują do boju. Także wypuszczamy Gołębi Młode. Wszystko gotowe. Dokładnie 13:30. Wypuszczamy go. Kółeczko. No powinny iść. No właśnie tam, gdzie poleciały. Jeszcze może kółko zrobią, czy już prosto. Aha. Nie, zawrócą jeszcze troszeczkę. Ale jest coraz wyżej i już we właściwym kierunku. Nie, jeszcze wracają. I poszły w dobrą stronę. Tak jest, już teraz poszły. Także pakuję walizki i zasuwam. Tak podzielą na grupy. Czy raczej lecą razem. I ile im to zajmie. Pogoda jest bardzo fajna. Wiecznie, ale bardzo ładnie jest. 22 stopnie. W samochodzie pokazuje. Wiatr południowy. Nie żeby jakiś tam stormowaty był, ale dosyć silny. Czyli z wiaterkiem będą miały. Pojechałem na południe. Powinny być przede mną. A jak będzie, to się okaże. Kończę i zasuwam. A niestety stało się nieszczęście. Właśnie byłem świadkiem dosyć strasznego wypadku. Jeszcze zakrwawiony jestem, bo gościowi próbowałem pomóc. Ale pokażę tylko tak blisko i już muszę wyłączać, bo policja zaraz mi dołoży. Ja już mogę się oddalić. Próbowałem kierowcę wyciągnąć, ale nie było szans żadnych. Także wygląda dosyć strasznie. Kierowca najbardziej Teska ucierpiał, bo ma zgniecione nogi. Cały przód jest wgnieciony. Kurczę, no wyglądało to strasznie. Miałem wypadek kiedyś, to nie nagrywam jeszcze, bo prawo w Anglii zabrania nagrywania. Teraz jak jest pusta droga, mogę dopiero. Zakrwawiony jestem troszeczkę, próbowałem kierowcę drzwi wyszarpać, żeby mu troszeczkę dać luzu, ale z każde ruszenie kabiny jęczał z bólu na nogi, także z nogami będzie miał problem. Drugi kierowca DPD był w ciężkim, znaczy w gorszym stanie umysłowym, ale wyglądał lepiej, nie był zapięty w pasy i wyleciał na lewą stronę, był porozbijany, no i kontaktu z nim nie było takiego, jako takiego. Oj kurczę, macz, no sam jestem kierowcą, więc dlatego takie rzeczy, zresztą na każdym takie rzeczy zrobiłyby wrażenie, no wyglądało to strasznie. Ja już i tak niczym mu nie mogłem pomóc, temu kierowcy z Tesco, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Na pewno będą mieli problemy z wyciągnięciem go, bo nie idzie dotknąć kabiny, on już jęczy, a jest tak głęboko w rowie, kabina wbita, przód całej kabiny wbity, także nie wiem, jak oni to zrobią, ale mają swoje sposoby, no. Na pewno będą musieli budować najpierw przeciwbólowe, ogłupić go, żeby cokolwiek z nim zrobić, bo nie da się dotknąć. Ręce miał całe zakrwawione, dlatego jestem też we krwi. O, no straszne wrażenie, no ale
niestety to się, takie rzeczy się zdarzają. Jadę teraz do domu, spróbuję szybko o tym zapomnieć. Może gołąbki już czekają na mnie, no na pewno, bo zeszło mi, która jest 13:53, więc 13:30 wypuściłem, jakieś 25 minut próbowaliśmy tego gościa jednego uwolnić, z drugim w ogóle kontaktu nie było, więc go nie dotykaliśmy, tylko były próby nawiązania jakiejś tam rozmowy. Dobrze, jadę do domu, zobaczymy jak dalej będzie. No właśnie żona do mnie zadzwoniła, że gołębie są już w domu, były za 11:02, czyli te 16 km zajęło im za 11, więc kurczę, no 19 minut. No to czyli nie błądziły nigdzie, nie zbaczały z kierunku, tylko w linii prostej zasuwały 19 minut. No to dosyć dobrze, a to z wiatrem, no to pomogły zapierdzielać. Krew, jedno co mogę powiedzieć, bardzo się klei. Mam tak klejące rękę, szczególnie jedną, tą co go tam robiłem mu z ręki, rękę mu tam trzymałem i tak dalej, to strasznie się klei, podejrzewam, że jak dobry klej. Dobra, jadę szybko, żeby gołąbki nakarmić. No, proszę, gdzie są gołębie? Kurczę, pewnie mi tutaj wlazły. Nie wlazły. Gdzie są gołębie, jak przyjechałem? Nawet nie na wysokim dachu, tylko wszystko już tutaj na podwóreczku. Czekam, żeby je zawołać do środka. No bardzo jestem zadowolony. Po raz pierwszy, no nie wiem gdzie się działo ogólnie, jak przyleciały, no ale bardzo szybko zleciały tutaj. Także wołam je szybko do środka, żeby miały nagrodę za to, że fajnie przyleciały. No super. Jako, że gołąbki przyleciały stadem, to podejrzewam, że są wszystkie. Zaraz właśnie wodę zabrałem, żeby dać im wodę z witaminami. Tutaj jeszcze parę nie weszło. Tak, jeszcze kilka jest na zewnątrz. Chodź. Chodź. A, to są te młodziki Artura, które zostawiłem. Chodź. Reszta już na dachach nic nie widać. Tak, reszta. No, młodziki będą sobie teraz skakały z dachu na dach. Reszta zajada. Super, bardzo mi się dzisiejszy trening podobał. Także zaraz idę szykować im wodę, tylko muszę najpierw ręce z tej krwi umyć. 4 lipiec. Miała być piękna pogoda. Godzina jest 20:03. Miała być piękna pogoda. Miałem wypuścić gołąbki na oblot po dzisiejszym treningu. No i jest jak jest. Czyli normalnie, leje. Nie wiem. Tydzień miało być słońca. Dobra. W każdym razie, gołąbków jest 100% w domu. 32, które wypuściłem na te 16 km, plus 4 młodziki i 5 mosiek. 37 gołębi w młodych. U samiczek i u samców w rozpłodzie nic się nie zmieniło, wiadomo. Ale dzisiaj przywiózł mi brat, proszę bardzo. Propolis, to jest chyba od pana Wojciechowskiego. I Orni Mix Natural. Będę to podawał teraz, tą kurację tygodniową zrobię. Jako, że to jest naturalne, to więc profilaktycznie można. O skutkach poinformuję. Zobaczymy, czy rzeczywiście ten kał się diametralnie poprawi. Ogólnie no, nie mogę narzekać, ale skoro może być lepiej, to dlaczego nie? Tym bardziej, że niektóre gołąbki mi się pierzą, to na pewno im troszeczkę pomoże. Więc rano będę podawał propolis, później drugie pojenie to będzie Orni Mix, te drogi jakieś tam oddechowe. No pogoda jest po prostu obrzydliwa, no kurde, taka piękna dzisiaj była.
słońce prażyło, a teraz leje. Ale gąbki chociaż na wolierę wypuszczę, niech sobie wolności zaznają. A, ogólnie trzyma mnie teraz w głębniku większość dnia. Prawdopodobnie to ma być metoda na to, że mi na dachu siedzą po 2 godziny. Jak na razie się sprawdza. No dzisiaj pierwszy raz nie siedziały 2 godziny na dachu tamtym wysokim, tylko zeszły od razu praktycznie z lotu do gołębnika, na gołębnik. Także może rzeczywiście to będzie przełom. Dobrze, gołąbki zdrowe. Pierwszy dzień stosowania propolisu i później na drogi oddechowe odwoju Ciechowskiego. Mam nadzieję, że nie przekręciłem jego nazwiska. Ewentualnie poprawię się następnym razem. I tak to wygląda. Dzień 4 lipca zaliczony. 100% w domu. Do następnego razu.